No, cześć, witajcie na kanale Marzyna i Marek. Myśmy właśnie skończyli nagrywanie. Do Michasi. Na mój kanał. Kiedy idzie ten vlog? Kiedy idzie vlog? W niedzielę, nie? Tak, na czwartek, okay. Piątek, sobota, niedziela, a twój już jest tam. Tak, możecie zobaczyć, jak to zobaczyć było. Także wpadajcie, zobaczycie, jak to u nas wyglądało i skąd się to sam wzięło i co umie robić. Zobaczcie, co to za ochyda. Ale patrzcie, wszędzie takie jakieś. No wszędzie, Marek, kto mi tak drzwi załatwił, no? To Michaśka załatwiła. Nie, to sama mama. Ty psikałaś. Ty to psikałeś, Marek, no. A ty mama też psikałaś. Nie wierzcie Markowi, wiecie. Patrzcie, tego jest. Nie, naprawdę. Jakąś pańczynę sobie wieszła. Masakra. Jeszcze jakieś babeczki i ciasteczka halloweenowe. Ale to ja co najlepsze? O, czyli wy to widzicie praktycznie dzień po Halloween. A myśmy to zrobili dzień przed Halloween. Tak. Także widzicie, takie coś. No. Pokaż to, Michaśka. Sprzątamy. O, zobaczcie, taka zielona pianka. Nie, to trzeba sprzątać, żeby kuli tego nie zżarł. I właśnie, powycierać podłogę. Dobra, bierzemy się do roboty. Dobra, ale tu nawet z kuchni to. Patrzcie, tu nawet poleciał. O nie. Halloween cupcakes, ale wiecie, ten bubble gum, no ładnie to wygląda na zdjęciu. My mamy babeczki już gotowe, Michasia upiekła, no i teraz tak, tu jest posypka, wszystko się zgadza, ale tutaj ten krem, trochę wygląda jak gluty Shreka. Gluty Shreka, co się stało? To już wychodzi. Nie szkodzi, no to teraz sobie zamkniesz i będziemy dekorować. A ja wam powiem szczerze, że mnie nie za bardzo. Zaraz sobie skosztuję paluchem. Tak dziwnie pachnie to. Nawet w sumie. Ale taka guma do rzucia, taka balonowa. Mnie się to kojarzy z takimi gumami, które były w kulkach. Bubble chyba, nie? Takie kulki kolorowe, one były w takich paskach. I no takie mam skojarzenia smakowe. Ale ja wam powiem szczerze, ja to chyba... zajumam jedną babeczkę bez tego i tak ją sobie chrumknę. Bardzo fajnie wyszły, a Michasia już dekoruje, patrzcie. No pięknie. Superacko. Michasia, a tobie smakuje to bubble? Takie średnie. Średnie, dobra. No to robimy dalej. Marek, znowu cię. Weź to schowaj. Ale ja się teraz zastanawiam, bo są kobiety, co mają takie paznokcie, znaczy taką długość. Nie, no aż takich nie mają. Jak chcecie z tym funkcjonować? To jest tragedia. Szczególnie wyzwanie drobne. Albo pisać SMS-a, bo... No SMS-a to jeszcze jakoś, ale drobne wziąć w kasie, wiesz, w sklepie. Straszne. No, nie umie się wygadać. Dobra. Ale rączka do babeczki pasuje. Marek, babeczka dla ciebie. Nie, nie, ta tutaj. Nie, bo całą rękawicę u ciebie. Nie powiedzieliśmy, że jest posprzątane już po tym, wiecie, serpentynie latającym. Aha, bo ty jeszcze do tego wracasz, tak? Posprzątane już wszystko. A to jest tamtego roku, tak przy okazji. Tak, oczywiście. I Marek znalazł sobie nową zabawkę. To Michasia wynalazła. No jak tam, Michasia, jak tam, jak było na lekcji? No fajnie. Macie jakieś zadanie? Nie. Nie ma zadania? Aha, a kto tam jest u ciebie w domu? Dynia mówiąca. Basia, babcia Basia tam w tle nadaje. Się komuś nudzi tu. To powiedz babci Basi... Aha, bo ty przez... z babcią rozmawiasz przez ten... Przez Skype'a. Powiedz babci Basi, żeby się odezwała, to będzie na vlogu. Odezw babcia, odezwij się. Halo, halo! Dobra. Halo. Piszcząca dynia babcia Basia. No na razie, jedziemy do domu. Jedziemy do domu. Do domu. Jedziemy. Dobra. To na razie. Bye bye. Bye bye. No i tym sposobem nastąpiło połączenie, ale co najlepsze właśnie. Słuchajcie, dostałem opieprz od Michasi. Nie, no nie możesz tak ale, mówić. No, ale rozłączyła się agresywnie. Nie, ona była bardzo taka... oburzona. Oburzona, no bo ona się zawiodła. Od wczoraj miałeś jej naładować telefon, doładować. Tam no i słuchajcie, zapomniałem doładować telefon, nie? Dzisiaj pojechaliśmy na miasto z Marzeną załatwiać jeszcze sprawy. No i Michasia chciała dzwonić, no i się nie umiała połączyć, bo jej brak kasy na koncie. Połączyła się ze mną. Na całe szczęście iPhone'y mają taką... Nie, jak... Aha, bo ona dzwoniła do mnie przez tego. Wiecie co, jak się to nazywa, to zapomniałem. Ale ono w iPhone'y... Nie, iPhone'y mają taką możliwość, że jakoś przez internet tam się łączą. A że była w domu, no to miała dostęp do internetu. I słuchajcie, i tak gada mi
Czy do, czemu mi nie doładowałaś telefonu? Ja bo zapomniałem. To dziękuję ci bardzo i się rozłączyła. Pierwszy raz takie coś było. Tak oficjalnie. No wiesz, to już będzie taki to już będzie gorzej. Tak. Buntowniczy. Słuchajcie, mi się teraz jak ale słyszę. Ale nie, bo tatuś obiecał, a tu nic. No i tatuś zapomniał, no życie, nie? Słuchajcie, no tak to właśnie, to taki ja niestety jest, no widzicie, no. To jest wszędzie, to jest w domu, to jest ogólnie w życiu codziennym, że starsze osoby zapominają się, nie? I potem z tego są to różne problemy. Ja nie wiem, jak u ciebie będzie, wiesz, za kilka lat. Ale nie zrozumiałeś mojej jak zwykle przenośni. Nie, nie zrozumiałam. Władza się zapomina, a potem wiecie jak jest. Młodzi wychodzą na ulicę i jest niedobrze, nie? Ojej. Zaczyna, nie? Ale dzisiaj w ogóle, słuchajcie, jest piątek i dzisiaj jest marsz na Warszawę. Znaczy wy już pewnie wiecie, jak się to skończyło. My jeszcze nie wiemy, jak to będzie wyglądało. W każdym razie widać, że władza się przygotowuje. To można o tym myśli? A ja w ogóle nie myślę o tym, bo ja myślę o tym, że co na obiad, ale zrobimy chyba kartofle sobie takie z boczkiem, nie? I maślanka. Czyli no tak standard. Robimy, no. Do tego może jajko sadzone, ale u nas. Ale nigdy tak... nie jedliśmy jajka sadzonego. Do tego, nie? Ale, ja na przykład lubię, ale Michaśka nie lubi jajka sadzonego. Ale jak chcesz, to mogę ci zrobić. A czy ona w ogóle dziwnie je, bo Michaśka lubi jajko sadzone, ale tylko białko. Żółtka nie lubię, ja znowu to żółtko lubię. Jak już tak na kartofelki się rozpłynie, to już w ogóle jest dobre. Także o tym myślę. Myślę o tym, że pogoda się sknociła i znowu dzisiaj nie ruszymy na żaden spacer, żeby się wiedzieć. Ale może jutro będzie pogoda. No i co jeszcze czekam? Czekam na ogłoszenia, co tam nowego pan powie minister a propos. Czyli jakie niespodzianki nam zaproponuje w tym tygodniu. Czy cmentarze i tak dalej, wiecie, no teraz jest też taki temat. Znaczy, słuchajcie, z cmentarzami są w ogóle jaja. Ja tam nie jestem ani przeciwnikiem, ani zwolennikiem zamykania. No, każdy zrobi jak zechce, nie? Ale najlepsze jest to, że władza doszła do takiego fantastycznego pomysłu, że jakiś czas temu że konferencje początkowo miały się odbywać zawsze w czwartki. No, że od soboty coś się zmienia. No i to poniekąd miało sens z racji tego, że ludzie się mogli przez ten piątek przygotować. Choćby nawet ci restauratorzy, nie? Wiecie, nakupili jedzenia. No i teraz tak. No jedynie co zostaje to rozdać pracownikom, zjeść w domu i temat zamknięty, nie? Więc po co powiedzieć komuś, żeby się mógł przygotować, jak robimy niespodziankę. Konferencja w piątek o 17, że od soboty wprowadzamy. To jaki sens, jak zostaje w sumie ile? 6-7 godzin, nie? No, także taki nowy jest standard. Nie chodzi zbytnio o tych, co wiecie, co pójdą, bo ludzie i tak, no wiadomo, jak zamkną im na soboty, niedzielę te cmentarze, no to nie pójdą, pójdą kiedy indziej. Ale największe jaja są z tymi, co sprzedają pod cmentarzami. Ale bo się, wiecie, zaopatrzyli, no ale oni, jasne, oni... Sprzedają już od kilku dobrych dni. Sprzedają, ale wiadomo, że największe nasilenie jest zawsze na dzień przed wszystkimi świętymi, no i we wszystkich świętych, tym bardziej, że teraz w sumie są takie czasy, że już to nie jest to, co było kiedyś, że ludzie, wiecie, robili potężne zakupy na wszystkich świętych, zniszczyli gdzieś tam do Biedronki, jechali, nakupili cały bagażnik. Ludzie teraz kupują pod cmentarzem i mają święty spokój, nie? A choćby nawet przy tej sytuacji, że już nie ma takiego nawet ruchu, no to po co kupować tam 20 zniszczeń, idę na cmentarz jeden, kupię 3 zniszczeń i temat zamknięty, idę do domu. No i wiecie, ci ludzie teraz zostaną z tym towarem. I co oni mają z tym zbytnio zrobić? Może będzie taki pomysł, jak pomysł właśnie, nie wiem czy to się zrealizuje, to niby dzisiaj ma być, w piątek, taki pomysł gastronomii, że chcą to całe jedzenie wywieźć władzy, żeby się poczęstowali. Ale nie, ja akurat tutaj się wtrącę, że są takie pomysły właśnie prowadzący gastronomię, że po prostu jest taki pomysł, że jakiś tam klient kupuje abonament na jedzenie, ale to jedzenie oni zawożą do szpitali. I to jest bardzo fajny pomysł też, bo nie marnuje się nic, mają za to pieniążki, no tylko potrzeba właśnie takich ludzi, którzy ten abonament wykupią, nie? No ale to jest, słuchajcie, powiem tak, to jest pomysł dobry, ale to jest tak naprawdę zrzucenie całego finansowania na obywateli teraz, jakby nie było. Ile faktycznie gastronomia zarobi na tego typu abonamenta? Grosze. To się w ogóle nie przełoży na utrzymanie, no. Ale ja wam jeszcze tylko powiem, że zmieniając temat. Masz raz zmieniać temat. Tak. Dzisiaj się ubrałam nieadekwatnie do pogody. Czemu? Bo jest mi zimno. No? Założyłam sobie taki płaszczyk, wiecie, leciwy. A tutaj jest 10 stopni. Ale w aucie 20,5. No to co? To, a to dopiero źle, bo wiesz, różnica temperatur. Źle się ubrałam. Ja mam często tak po prostu, że ja się nieadekwatnie ubiorę. Potem albo mi ale nie, zimno, bo teraz taka pogoda, ci powiem. No właśnie.
Także to jest jakaś masakra. I... A ja chciałem dodać, że Marzeńcu udało się zjechać z tematu. No. Ja do niego jeszcze na pewno kiedyś wrócę. A, no to tak. Także napiszcie w komentarzach, czy lubicie tego typu tematy i pogadanki. Właśnie. Bo ja to lubię, ja uwielbiam. A napiszcie mi jeszcze, odchodząc od tematu, czy oglądaliście filmik u Michasi i jak tam wam się te halloweenowe różne rzeczy podobały? No. Czy wam się filmik podobał? Nasz przodek Janusz? Janusz? Nie, jak twój. Mój przodek, ale nie Janusz. No podobny jesteś do niego. Jak ja go nazwałem? Nie wiem. Nie wiem, ale podobny, nie? Dużo zmarszczek jak ja ma. Nie no. Potem gadasz, jedziemy chyba z głodu. Co znowu? A tu się coś robi. Słuchajcie, taka dziwna sytuacja się miała miejsce. Marzena, tak? Przychodzimy. Ja się pokażę. Przychodzimy ze spaceru. Nie wiem, gdzie mam stanąć, bo coś ścianą mi się wydaje z tej kamerze dzisiaj. Moment, moment, moment. Odsuwam, zooma jest. Przychodzimy ze spaceru. No i wiecie, zmywarka zrobiła ten pranie. Program. No i Marzena zaczyna rozpakować. A co się tak to kleją? I to by się ręce kleją, mi się nic nie klei. No i wiecie, zaczyna chować do szafek, a to się tylko nie, bo pukało. Ja tą odkręciłam, tą szufladę górną, nie? No. A na dolnej, słuchajcie, jeszcze była patelnia ubrudzona jajkiem ze śniadania, z jajecznicy. Także taki oto numer się zrobił, ale już tak kiedyś mieliśmy, nie? Nie no, bo byłam przekonana, że nastawiłeś, bo ty zawsze nastawiasz, jak wychodzimy. Ale zapomniałem. Wróciliśmy ze spaceru, no i zmywarka zrobiona, nie? No i ja tak automatycznie w sumie to zaczęłam robić. Co ty, Marek, właściwie chciałeś pokazać? No i nie, ja nie chciałem pokazać, ja chciałem właśnie powiedzieć, że Marzena, słuchajcie, ten brudne naczynia chowała do szafek. Dobra, koniec wywodu. Przez ciebie. A tu Marzena sobie kupiła, proszę, kuleczki. Nie Marzena. A jak się cieszy? Tylko Marek, rumowe Marek kuleczki. Sobie kupił tu, o, słuchajcie, nie, no, białe. Nie, kupiłeś. Wiem, białe M&M'sy, ja go nagryzę. O, z białą czekoladą. Pierwszy raz widzę. Kokosowy rum. W białej czekoladzie osobiście wolę ciemną, ale wtedy rum, fajnie, ja to lubię. Może nie były, nie? W ogóle takie jakieś, przepraszam. Nie, no to jeszcze takie coś nowe. Znaczy to już mieliśmy, pamiętasz? Te wafelki takie kiedyś były. Aha, były, no. Ale ja tak średnio przepadam. A teraz jakaś czekolada gorzka, 54% kakao. Tu pistacje, tu są migdały i te. A to ja wam się też pochwalę, co sobie kupiłam. Mój grzeszek to jest czekolada z migdałami. Ale nie kłamiemy, nie kłamiemy, bo grzeszek drugi widzę, dobrze ale schodzi. Ale to też, no wiecie, degustacja, nie? Także... A co tu się w ogóle robi? Jeszcze moment, za mi to pokażemy. Nie, odmroziłam w ogóle szynkę. To jest jeszcze z Wielkanocy? Nie, to jest szynka niedawno kupiona, tylko czekajcie, ja ją kupiłam w Nie, dwa tygodnie temu. Nie! Nie, we wrześniu jakoś ją kupiłam. Nie, w październiku się kupili w lipcu. W październiku? No, na początku października kupiliśmy. Dobra, koniec września. No nieważne kiedy, w każdym razie była zamrożona i teraz się odmrażono. Ja wam chciałam coś pokazać, co kupiłem akurat, ale nie, a tutaj jest. Otóż takie urządzenie, co to może być? To niektórzy powiedzą, że alkomat, ale alkomat to nie jest. To jest urządzenie, słuchajcie, które służy do pomiaru odległości. Ponieważ często się zdarza tak, że w domu trzeba coś zmierzyć, jakąś odległość. Myślę, że już w najbliższym czasie będziemy bardzo dużo mierzyć. Wow! Co niektórzy może wiedzą, dlaczego Marzena uciekła, bo ona tak zwykle robi, nie? Jak nie chce tematu podejmować, no, także no. Napiszcie to w komentarzach. W każdym razie będziemy dużo mierzyć, bardzo dużo mierzyć, różnych odległości i mierzenie taką taśmą, którą myśmy mieli, które można zresztą kupić, te takie rozciągane, jest to dosyć problematyczne. Ja już kilka razy sobie się, no nie wiem, tym gdzieś tam skaleczyłem, więc stwierdziłem, że tego nie kupuję. Dużo roboty, a tu naprawdę fajna rzecz. Taki oto dalmierz, znaczy dalmierz, dobrze, dalmierz laserowy. Ja go otworzę. Uwaga, uwaga. Tadam. O, takie małe urządzonko. Tu są baterie podobno, albo nie ma ich baterii. Nie, się za chwilę okaże. Nie dali baterii. A nie dali baterie. Ale sprytnie, nie? Bardzo dobrze. I ciekawe, jak to działa. No, testujemy za chwilę. No muszę baterię włożyć. Dobra, no to zaraz się widzimy. To za chwilę się widzimy, jak włożę baterię. A może coś tam lubię? Słuchajcie. Dobra, bo dzisiaj właśnie, jeszcze jedna rzecz. Bo dzisiaj się okazało, że odszedł z tego świata znany aktor, Sean Connery. Także agent 007. No to teraz telewizja będzie nadrabiała. Dzisiaj ma być, nie? Trzy odcinki mają być w sobotę. Pewnie już widzieliście, no bo wiecie, to jest... Ale ja wam powiem, że mnie zapadł w pamięć też jako odtwórca głównej roli w ekranizacji powieści Imię Róży.
Także no tu taka... I właściwie to jest chyba uznawane za takie, w tej roli właśnie za, no, że to jest taka kwintesencja jego aktorstwa, no i takie... A myśmy ostatnio jeszcze go widzieli w komedii, tak? Znaczy to był taki komedia sensacyjna. To była sensacyjna, ale to już był troszeczkę... I właściwie on skończył w wieku 80 lat. No to chyba wtedy, tym filmem. Ale jaki to był film? No, nie pamiętam. To był taki skok, on działał z taką... kobietą. Teraz nie pamiętam aktorki. I fajny film też, bardzo fajny film. No, ale myślę, że jak telewizja nam tutaj zaserwuje, to będziemy oglądać, wiecie, Sean Connery w wersji James Bond. To w takim razie, tak, baterie już zamontowane. O, ktoś nas odwiedził tu. Dzień dobry, co pani. Co tam pani robi ciekawego? A nic, przepraszam, co wy tutaj robicie? Testuję właśnie ten dalmierz. Może jakbyś mogła to schować, no. Bo mamusia wszystko nam za chwilę zje. Co to jest? Mamusia nam uciekła, popatrzcie. Co? Co są za MMMsy? No białe MMMsy kupiłem. Nigdy takich nie miałem. Dobra, Marzenko, to tak, tu jest nasza stara miareczka. Tak. Dobra, to zmierzymy ten blat, jaką ma długość. Zakładamy, że jest, dobra, 195 cm. No to teraz chwila prawdy. A ty też się tym robisz? Dobra, załącz tu do. Teraz to zobaczę, tak? No. Dobra. Aha, i to się mierzy od tego, widzisz? W ten sposób. Tu trzeba ten. Ej, no. Stop, ile pokazuje? Poczekaj. No i co? No i pokazuje, 195 dokładnie. Jak celujemy w Marzenę, to odległość jest, proszę, 1,30 m do ręki, 1,34 m, widzisz? A jeżeli damy do tej lodówki, to mamy... 1,90 m, no super sprawa, słuchajcie, wam powiem. Tak? Wiele razy już to widziałem, takie dalmierze, może nie z Boscha, ale z jakiejś innej tej marki Lidlowej, w Lidlu. Ale zawsze mówi tak, po co takie coś kupować, że to się w ogóle w domu nie przydaje. I powiem wam, że żałuję, że tego nie kupuję, bo to na pewno było dużo tańsze. Te Lidlowe są dużo tańsze i myślę, że też są tak samo dokładne. No ale dzisiaj widzicie, no widzicie, stało się jak się stało. Marzena wam za chwilę zdradzi w ogóle, o co chodzi z tym mierzeniem. Bo ja tak nie umiem gadać, Ale o co chodzi z mierzeniem? No trzeba... Co będzie mierzyć Marzena? No to wiecie, był akt notarialny, były spotkania i cuda. No to trzeba teraz przygotować się na jakieś tam... Remonty, tak. Jakie remonty? Nowego mieszkania. I przynajmniej będzie balkon. Także to nam się na pewno przyda w mierzeniu powierzchni. Bo ja nie widzę. Nie widzisz nas? W mierzeniu powierzchni, czy podłóg, czy ścian, czy wysokości. Nie powierzchni, długości. Długości, przepraszam. Nie chodziło się na matematykę. Od garderoby na przykład do tego salonu. Znaczy to ma jakąś maksymalną swoją długość. W ogóle myślę, że można tym zmierzyć bardzo dużą odległość. Szczerze powiem, nie wiem jaką, bo jeszcze nie czytałem instrukcji. Tak jak wiecie, dopiero przyszliśmy. Miaśka się znowu pojawiła. Ale myślę, że nawet tam zmierzy do tego, do kamienicy naprzeciwko. Ale nie wiadomo, tak dla zabawy. W każdym razie do mierzenia ścian bardzo fajna rzecz. No i co do tego mieszkania? No właśnie, będziemy mierzyć, bo musimy pewne rzeczy zaplanować, zakup pewnych rzeczy, rozmieszczenie pewnych rzeczy w mieszkaniu. No jeszcze małe sprostowanie, jak się słuchajcie okazało, Marzena miała rację, bo tym dalmierzem można mierzyć też powierzchnię. I zmierzyłem powierzchnię tego naszego pokoju i ona ma 18 m2. No. No i co, głupio ci teraz? Kolor. Głupio ci teraz? No. Widzisz, Marek, nie zawsze masz rację. Michasia mierzy. Naprawdę to jest fajne. Możesz sobie zmierzyć w swoim pokoju też różne rzeczy. Tak, o, zmierz tę długość pokoju, bo to zawsze była wątpliwość, jaka jest długość twojego pokoju. No. Aha, no to tylko pamiętaj, żeby tym sobie nie celować ani komuś oko, ani królikowi, bo laser jest. Tak, to jest laser. Dobra, Marzena miała przypadek z uczniem w klasie, nie? No ja miałam, wiecie, przypadek tak uczeń rzeczywiście. I on jeszcze chyba zielony laser miał. Dokładnie nie wiem, ale kupił sobie, no przez Allegro taki laser, wiecie jak. No i jakoś mu tam nie działał, włożył baterię nie tak i tak wiecie, tak patrzy czy to działa, czy i nagle mu się oświeciło i przepaliło mi troszeczkę tam. Uszkodziło oko. No. I no, to takie ma martwe jakby pole, no, takie, nie? Także z tym trzeba uważać. Znaczy w ogóle z laserami trzeba bardzo uważać, nie wolno świecić nikomu po oczach, nie wolno świecić auta, bo to jest niedozwolone, karalne i niebezpieczne. Bardzo. Ja to zawsze mówiłem uczniom, bo wiecie, uczniom uwielbiałem takie rzeczy przyjąć do szkoły i tak nauczyciela potem robić za, wiecie. No w ogóle się bawią, nie? Dobra, dziękujemy za oglądanie vloga. Dajcie łapkę w górę. No i do następnego odcinka. To na razie, pa, pa.